Heja, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale i witam was w takim typowym vlogu z Rąsi, ze względu na to, że po prostu nie przygotowałem się, nie wziąłem ze sobą aparatu i statywu, żeby dla was nagrać. Słuchajcie, jestem aktualnie nad jeziorkiem, aktualnie jestem w delegacjach, jeżdżę, podróżuję, ale wracam do was. Myślę, że wracam, że w czerwcu wracam na YouTube'a, wracam z wami, będziemy się cieszyć każdą chwilą, słuchajcie. Ja ostatnio bardzo pozytywną humorku jestem, więc jest okej. To się działo tak naprawdę, to duże rzeczy. Poczynając od tego, że straciłem przyjaciela, takiego dość dobrego, z którym się trzymałem. I szczerze mówiąc, chyba dobrze się stało. Chyba dobrze, że tak się wydarzyło, bo w końcu ujrzałem to, co tak naprawdę mogłem ujrzeć bardzo dawno temu. Byłem tak bardzo zaślepiony przyjaźnią, że nie dostrzegałem tego, że wśród mnie są ludzie, którzy chcą się ze mną trzymać, którzy chcą ze mną rozmawiać, a no tak naprawdę nie rozmawiałem z nimi, bo twierdziłem, że to po prostu będzie taka przyjściowa znajomość. Ale sytuacje, które wystąpiły, że nie można być tak bardzo zaślepionym w jednej osobie, trzeba dążyć do przodu, bo niestety ta osoba, z którą która przestała się ze mną przyjaźnić, wbrew pozorom było bardzo przykre, bo no trzymałem się z nią długo, bardzo ją lubiłem i byliśmy ze sobą trochę z życi nawet, bo no, mieliśmy jakieś tam swoje rzeczy, problemy i nawet kanał był związany z nami, więc no on dużo się starał, bardzo mu za to dziękuję, jeżeli to oglądasz, to ci dziękuję bardzo za twoje wszelkie starania, no ale przykro mi jest, że przestaliśmy się po prostu dogadywać i pykło coś po prostu. Przykre to jest, ale coś nauczyło w końcu. To nauczyło mnie, że jednak nie jestem sam, bo są ludzie, którzy chcą ze mną przebywać i którzy ze mną tęsknią i którzy chcą ze mną spędzać czas. To jest fajne. To jest, słuchajcie, fajne, kiedy ma się kogoś takiego, od kogo słyszysz, że jest ci bliski, że tęskni za tobą. Jest takie miłe. Takie przyjemne, takie urocze, bo myślę, że ciężko w tych czasach już znaleźć taką normalną osobę. Chociaż wiecie co, ja tak mówię, ale kurde, dzięki Mateuszowi poznałam tyle fajnych ludzi, tyle naprawdę zajebistych ludzi, którzy jeżeli jest dobry klimat, to będą się śmiać. Kiedy trzeba porozmawiać poważnie, to porozmawiałem poważnie. Ja takich ludzi potrzebowałem, którzy dodadzą mi kurwa takiej energii. Dzięki którym. O, zimno mi się zrobiło. Dzięki którym, słuchajcie, ja będę tętnił życiem. Nie będę cały czas myślał o smutku. Nie będę cały czas się zastanawiać, co będzie dalej. Słuchajcie, kurwa, żyjmy chwilą. Po prostu. No what? Masakra. Jest mi mega przykro też, że no to się wszystko skończyło, że przyjaźń no się skończyła, bo fajnie, bardzo go lubiłem, bardzo go szanowałem, lubiłem go, lubiłem z nim spędzać czas. Ja ogólnie lubię z ludźmi spędzać czas, więc dla mnie spędzanie czasu z kimś, kto chce ze mną spędzać czas, to jest coś zajebistego, coś fajnego, ale no niestety wyszło jak wyszło, trochę mi tą całą sytuację zrób psychikę, bo z dnia na dzień już pewnej osoby w moim życiu nie było i teraz kurwa, człowieku, przyzwyczaj się do tego, że jesteś znów sam, że znów musisz działać kurwa sam, co jest mega kurwa przykre, ale popadłem w lekką depresję, miałem taki ciężki tydzień, jeszcze wtedy miałem remont u siebie, jest w ogóle masakra, ale no był ciężki tydzień, z którym nam no tak naprawdę, no kurwa,
A był mega ciężko i każdej nocy przeżywałem to, że już nie mam nikogo. I powiem wam szczerze, że w tamtym momencie, kiedy nagle straciłem przyjaciela, jakoś zobaczyłem, że ludzie, z którymi tak rzadko piszę, są tak naprawdę wspaniali, bo mogę do nich się odezwać, mogę z nimi porozmawiać na ten temat, kiedy kurwa życie jest potwornie ciężkie i trudne, kiedy kurwa nie chce się żyć. Ale wtedy kurwa, nie wiem, napisałam do Natalii, bardzo ci Natalia dziękuję, że jesteś, serduszko, zrobię wam drugą ręką, ale mam zajętą. Dziękuję bardzo Natalii, dziękuję również Madzi i mega dziękuję Mateuszowi za to, że kurwa... że pisał ze mną, że rozmawiał, że nie zostawił mnie, chociaż wszyscy mnie nie zostawili. Natalka mnie nie zostawiła, Madzia i Mateusz. Wow, bardzo wam za to dziękuję, że jesteście. Bardzo wam dziękuję, że jesteście cały czas przy mnie. Oczywiście chciałbym podziękować jeszcze wszystkim osobom, którzy spędzają ze mną czas, bo to mnie motywuje do życia, kurwa. To mnie uszczęśliwia, to mnie sprawia taką przyjemność i taką radość z tego, że kurwa, ktoś chce ze mną spędzać czas. Dziękuję Mateuszowi. Dziękuję Krzysiowi. Dziękuję Hubertowi. Natalce. Madzi. Ja wiem, to ale nie wiedziałam, że dopłakać. Bardzo za to dziękuję, że jesteście. Nie wiem, ja... Może to jest głupie, ale... jakoś... przez dłuższy czas byłem sam i przez dłuższy czas... cały czas byłem zaślepiony tym, że kurwa będę sam. Że nikt nie będzie mnie w stanie polubić. To tak brzmi, jakbym się użalał, ale stwierdziłem, że tak długo mi nie było i tak naprawdę nie wiecie, co się u mnie dzieje. A ja jestem tak wrażliwym, emocjonalnym chłopakiem, że kurwa, no nie wytrzymałem. I stwierdziłem, kurwa, nagram ten film i powiem wam, jak się kurwa czuję. Kiedy się czuje człowiek, który kurwa stracił kurwa przyjaciela tak z dnia na dzień i chuj, ma kurwa na mnie wyjebany. Bo już nie chce ze mną rozmawiać, już nie chce ze mną prowadzić jakiejkolwiek kurwa rozmowy, kiedy ja go traktowałem jak brata prawie. Bo on był mi naj... on był taki bliski mi. Traktowałem go jak kurwa członka rodziny, był dla mnie kurwa mega ważny. Ale trudno. Zostawił mnie. Stwierdził, że dla niego będzie lepiej. Miał dość moich problemów. Trudno. Trzeba żyć dalej i się tym jakoś zbytnio nie przejmować. No. Powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się, że kiedykolwiek... w ogóle ja byłem tak... tak bardzo, wiecie, zafascynowany tą znajomością z wam, że w końcu mam przyjaciela, z którym mogę porozmawiać, ale kurwa, jeżeli ja do niego coś kurwa piszę, to kurwa ma wyjebane. Jestem człowiekiem, który potrzebuje no ciągłego kontaktu. Ja nie wiem, ja potrzebuję, żeby ktoś ze mną cały czas był, a jak nie był, to będzie ze mną kurwa pisał. Ja naprawdę wam dziękuję. Natalce dziękuję, Madzie dziękuję. Mateuszowi, Hubertowi, Krzysiowi. Jesteście wspaniali. Naprawdę. No nie wiem, może zbyt mocno biorę to do siebie do serca, ale uwielbiam was, uwielbiam z wami spędzać czas i spędzanie z wami czasu to jest kurwa coś, co jest całkowicie innego, coś co... to nie jest ta moja codzienność. W końcu zmieniam moją codzienność w ryczenie, płaczenie, dołowanie się w kurwa coś pozytywnego. I mimo, że mieszkacie tak daleko, tak bardzo za wami tęsknię. Oh. Naprawdę. Jesteście mi bliscy, jesteście dla mnie najważniejsi, bo w tym momencie... jesteście dla mnie ważni. A Paweł... zrobił mi tak psychikę, tak mi panie zrypał, że wtedy zanim widziałem, co ja ze sobą zrobię. Naprawdę, poszedłem jeszcze na film, pewnie widzieliście na Insta. 3 kroki od siebie, były nawet tego kurwa 2 razy. Żeby poczuć jeszcze
jeszcze raz te same emocje, co czułem wtedy. I uwierzcie mi, jak pierwszy raz go obejrzałem w kinie, ja kurwa całą drogę od kina do samochodu i w samochodzie 20 minut kurwa leciałem i płakałem i pisałem do ludzi, że się zabiję, że kurwa nie chcę żyć, że przepraszam im za to, że jestem, kurwa. I szczerze już teraz tak nie myślę, teraz będzie w ogóle całkowicie inaczej, słuchajcie, życie jest kurwa piękne, znaczy nie, życie nie jest piękne, życie jest potwornie okrutne. Ale kurwa chwile są zajebiste i chwile, które mogę spędzić z ludźmi są wow, naprawdę. Przez niego, kiedy poznaję nowych ludzi, wydaje mi się, że zaraz znikną. Piszę do nich, nie zostawiajcie mnie, bądźcie przy mnie, bo się boję, bo się kurwa kolejnego dnia boję, że kurwa znowu kogoś stracę. Masakra. Chyba cały czas tak mam. Cały czas będę żył w tym przekonaniu, że kurwa kolejnego dnia może kurwa kogoś znowu nie być. Powiem wam szczerze, że ja już mam... Inaczej, po prostu nie chcę już tracić ludzi. Ja w życiu straciłem trochę tych ludzi i ja już nie chcę więcej. Ja już chcę tak żyć. Ja już nie mam zamiaru kolejny raz przeżywać to samo, co wcześniej. Człowiek się załamuje. Poddaje się. Ale kurwa wtedy wstaje z ogromną siłą, z ludźmi, którzy chcą kurwa z tobą przebywać, którzy chcą z tobą spędzać czas, coś wspaniałego. Naprawdę, jeżeli macie swoich przyjaciół, napiszcie do nich, że ich kochacie, że są dla was najważniejsi, bo kurwa uświadamianie ludzi, że są dla ciebie ważni, to jest coś pięknego kurwa, że ktoś za tobą tęskni, że jesteś dla kogoś ważny. To już wam szczerze powiem, nie chodzi tu o miłość. Chodzi tu o przyjaźń. Przyjaźń też jest ważna, o ile nie najważniejsza, razem z miłością. Ale jeżeli nie dacie sobie pomóc i po prostu nie otworzycie się, no to będzie z wami kurwa lipa. Dzięki ptaszku. O, Jezus. Ale stwierdziłem, że muszę się z wami z tym podzielić. Jestem w tak bardzo ładnym, klimatycznym miejscu, że kurwa tu mogę siedzieć tak długo i rozmyślać i wspominać sobie takie fajne czasy, które spędziłem z najważniejszymi osobami, bo oni są teraz dla mnie mega ważni. Naprawdę, to jest wspaniałego. To był właśnie ten czas, kiedy trochę się załamałem, to był czas, kiedy trochę się załamałem, kiedy było ciężko, przez dłuższy czas naprawdę było mega ciężko, było potwornie ciężko, to był chyba początek maja, o ile się nie mylę, koniec kwietnia i wtedy tak naprawdę, no, była tragedia jak dla mnie. Jeszcze u siebie miałem remont, więc mam wyremontowane mieszkanie. Wtedy było mega ciężko, naprawdę. Ale no nic. Pamiętajcie, dbajcie o swoich przyjaciół. Mówcie im cały czas, że są dla was ważni. Bo uświadamianie komuś, że ktoś jest dla ciebie ważny, jest naprawdę coś mega zajebistego. Powiem wam szczerze, że sam nie wiedziałem, pisząc do kogoś, że ktoś jest mega ważny. Sprawia mi jakąś taką wewnętrzną radość, że kurwa mam kogoś, komu mogę powiedzieć, że jest dla mnie ważny. Super, super uczucie w ogóle, więc wow. Mija maj. Maj się już tak naprawdę kończy, zaczyna się czerwiec. Liczę na to, że czerwiec będzie o wiele lepszym miesiącem dla mnie, dla mojego kanału, szczególnie dla mnie, żeby moje życie aż tak się nie spieprzyło i żeby już szło dalej i żeby ludzie, którzy są teraz ze mną, nagle od tak nie znikli. Naprawdę. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że będę płakać. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że w ogóle aż tak taki film nagram, który tak bardzo będzie mnie bił w serce, ale stwierdziłem, że muszę.
że muszę nagrać taki filmik, że muszę uświadomić, co się dzieje w moim życiu i nie chcę, żebyście to uznali jako żalenie się, tylko po prostu stwierdziłem, że muszę się wygadać, muszę powiedzieć to, muszę mieć to nagrane. Będę sobie to puszczał wtedy, kiedy naprawdę będę miał takiego mega doła i będę sobie uświadamiać, kurwa, ja mam tych ludzi, ja nie jestem kurwa sam. Ja mam Mateusza, Natalkę, Madzie, Huberta, Krzysia. Wspaniali ludzie, naprawdę. I uwielbiam z nimi spędzać czas i uwierzcie mi. Przypominam się, jak graliśmy w butelkę. Było pytanie, co bym zrobił, jakby czas zatrzymał. I powiem to, co wtedy powiedziałem, że kurwa, spędzałbym z wami jak najwięcej czasu. Bo samotność kurwa boli. I boli o tyle bardziej i o tak bardzo mocno, że człowiek już ma dosyć. Że chciałbym w końcu, ja się kurwa już czuję szczęśliwy, czuję się pozytywnie nastawiony, naprawdę. Kiedy mam tych swoich najważniejszych ludzi wokół siebie, czuję się kurwa lepszy. Nie czuję się samotny. To jest najważniejsze. Ja naprawdę nie chciałam, żeby ktoś kiedyś przeżywał to, co ja. Bycie samotnym, bycie odrzuconym, bycie roztargnionym, bycie naprawdę nie mający do nikogo powiedzieć coś, co czuje się i tak dalej. Mega przykre, mega smutne, mega bolące. Dlatego powtórzę się jeszcze raz, kurwa, traktujcie swoich przyjaciół jak najlepiej potraficie. To oni są dla was ważni, wy jesteście dla nich ważni, uświadamiajcie ich cały czas. Napiszcie do nich, że są po prostu najważniejsi, bo posiadanie przyjaciela, osoby, która jest dla was mega ważna i naprawdę nie chciałbym, żeby ktoś czuł się tak jak ja wtedy. Nie chcę, żeby w ogóle ktoś był samotny, bo bycie samotny jest tak cholernie, kurwa, potwornie ciężkie. Wiecie, czego człowiek najbardziej się boi w życiu? Właśnie tej pierdolonej samotności. Nie polecam nikomu. Trzymajcie się, do zobaczenia. Widzimy się już chyba na kanale, mam nadzieję, że z lepszym humorem, z pozytywną energią. No i co? Dziękuję wam, że jesteście. Dziękuję moim widzom, obserwatorom, którzy cały czas są przy mnie, którzy nie zostawili mojego kanału, bo dawno nic nie było, tylko są cały czas przy mnie, czekają na mnie. YouTube też mnie motywuje do życia. YouTube motywuje mnie do działania, ale mimo wszystko czas spędzony z ludźmi, którzy są dla ciebie ważni, których nawet możesz powiedzieć, że są twoimi przyjaciółmi, nie za bardzo, bo stwierdziłem, że słowo przyjaciel to jest duże słowo. Słowo przyjaciel to jest duże słowo i nie można go aż tak często używać, bo chociaż mógłbym wyznaczyć przyjaciół, mógłbym powiedzieć, kto by nim był na dzień dzisiejszy, ale żeby poznać tak naprawdę przyjaciela, trzeba bardzo dużo z nimi spędzać czasu, naprawdę zżyć się ze sobą, rozmawiać kompletnie o wszystkim. Ja się trochę, no powiedziałam, trochę się poryczałem. Pamiętajcie, doceniajcie swoich bliskich, swoich przyjaciół, swoich znajomych. Piszcie im, że są najważniejsi dla was, no i co? Trzymajcie się, do zobaczenia. A ja idę dalej myśleć nad jeziorkiem. Będę tu sobie jeszcze myślał, póki mogę, bo w czerwcu już wracam do siebie, w maju miałam delegację, wyjeżdżałam do pracy w inne miejsce. Tak się to, słuchajcie, złożyło. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!